Witam Was. Zeszły rok, a także pierwszy kwartał tego roku pokazały i pokazują nam, ile naszych aktywności przeniosło się do internetu. Chociażby praca zdalna, chociażby zamknięte kina i teatry. A wymieniać można by było więcej. Pojawiły się propozycje typu Nowy Ład, Build Back Better, które obiecują nam odbudowę tego całego bajzlu. Minusem tych programów jest to, że odbudowę obiecują skompromitowane ekipy, które do tego bajzlu doprowadziły, ale to nie jest ważne. Zwracam uwagę, że Klaus Schwab mówił o tym już parę miesięcy po pierwszym lockdownie, po dwutygodniowym lockdownie i wtedy wszystko już miało być dobrze. Mówi o potrzebie zawiązania nowych kontraktów społecznych, a także o cyfryzacji wszystkiego. So, social contract, green economy, but number three, and that's a major part also of the book, because you know I published 4 years ago the book The Fourth Industrial Revolution. All those technologies are very much advanced now by COVID. Everything will be digitalized, which can be digitalized. Cyfryzacja, czyli przenoszenie się do internetu, obserwujemy to, a nowe kontrakty społeczne, czym innym jest Nowy Ład, jak nie nowym kontraktem społecznym. Takim wielkim resetem z ludzką twarzą, wielkim resetem bez wypaczeń. Skąd my to znamy? W tej nowej sytuacji na państwa narodowe, czy te małe, takie postkolonialne jak nasze, czy mocarstwa narodowe, czy byty ponadpaństwowe, w tej nowej rzeczywistości, w tym Nowym Ładzie czyha wiele niebezpieczeństw, a my dzisiaj zajmiemy się jednym z nich. Data kolonializm, kolonializm danych, kolonializm cyfrowy. Nazwa, musicie przyznać, pobudzająca wyobraźnię, więc zapraszam. Ale co to w ogóle jest ten kolonializm danych, z czym to się je? Każdy, myślę, że podskórnie czuje, o co tutaj może chodzić. Ja po raz pierwszy z tym terminem spotkałem się niedawno, bo gdybym spotkał się wcześniej, to odpowiednio wcześniej na tak ciekawy temat bym wam strzelił filmik. Ktoś taki jak pan Yuval Noah Harari, Yuval Noah Harari, trafiłem na fragment filmu, na którym pan Harari mówi o problemie kolonializmu cyfrowego. I cytat. Dużo słyszymy o olbrzymich obietnicach technologii i te obietnice z pewnością są realne. Ale technologia może również na wiele sposobów zakłócić ludzkie społeczeństwo i sam sens ludzkiego życia, począwszy od stworzenia globalnej, bezużytecznej klasy, a skończywszy na powstaniu kolonializmu danych i dyktatur cyfrowych. Pan Harari, tak jak mówiłem wcześniej, jest osobą bardzo promowaną. Wystarczy za przykład, jak bardzo jest promowaną, to, że jego audiobook Homo Deus, krótka historia ludzkości, YouTube przez parę miesięcy bombardował mnie tym audiobookiem, aż musiałem ręcznie stwierdzić, że to mnie nie interesuje. Bardzo ciekawe, ile osób z Was za chwilkę dostanie takie powiadomienie. Pan Harari jest Żydem o środkowoeuropejskich korzeniach. Wcześniej był historykiem, potem się przeflancował na futurologa. Jest promowany, zapewne też nie wzięło się to znikąd. Ja nie mam zdania na temat tego pana. Zapewne musi jakieś ciekawe rzeczy pisać, ale to nie o nim. To wcale nie o to chodzi. Po prostu to od niego po raz pierwszy usłyszałem ten termin. Udało mi się znaleźć całość tego materiału. Ku mojemu zdziwieniu, a może wręcz odwrotnie, wszystkie drogi prowadzą do Davos. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, styczeń 2020 roku, konferencja z okazji 50-lecia, ale pod motywem przewodnim, jak przetrwać XXI wiek. In Davos we hear so much about the enormous promises of technology, and these promises are certainly real, but technology might also disrupt human society and the very meaning of human life in numerous ways, ranging from the creation of a global useless class to the rise of data colonialism and of digital dictatorships. No i tutaj tak to zostawimy. Pan Harari poszybował potem na inne tematy, a my zajmiemy się tylko kolonializmem danych oraz tą klasą bezużyteczną, klasą, która się
buduje. Szerzej na ten temat piszą autorzy książki The Cost of Connection, cena połączenia, i stamtąd też wziąłem definicję cyfrowego kolonializmu, no bo wszyscy musicie przyznać, że kolonializm z definicji jest to opanowanie i eksploatacja danego terenu oraz ludności, robienia tego za pomocą przymusu, a nawet siania terroru, prawda? Więc jak ta sytuacja, którą znamy z książek, którą znamy z naszej historii, przekłada się na to zjawisko, które, o którym będziemy dzisiaj mówić, które albo nas czeka, albo jak sami się przekonacie, już pomału się rozkręca. Według autorów książki The Cost of Connection, neokolonializm, czy też kolonializm danych, cechuje przywłaszczanie sobie życia ludzkiego, aby dane mogły być z niego w sposób ciągły wyciągane i przetwarzane dla zysku. Tak samo jak w kolonializmie, ten proces musi toczyć się nieustannie. Moim zdaniem jest to troszkę naciągane, jednak musimy zauważyć, że tego typu proces jednak trwa. Nasze dane są wyciągane, przetwarzane dla zysku, aczkolwiek w bardzo pokojowy sposób, za naszą zgodą i dla naszej przyjemności. No bo w końcu koncerny informatyczne, koncerny, które wyciągają najwięcej naszych danych, czyli media społecznościowe, po pierwsze, powtórzę, robią to za naszą zgodą, oferują nam usługi raczej wysokiej jakości, z których korzysta duża część społeczeństwa, a niemała część tej części jest wręcz od tych usług uzależniona, czyli muszą być wysokiej jakości, tak obiektywnie, no bo w końcu widzimy też tą stronę ciemniejszą, prawda? Tylko że to nie chodzi o tu i teraz. Okej, są wyciągane nasze dane, żebyśmy dostawali reklamy kontekstowe, bo przede wszystkim o to tutaj chodzi. W inny sposób te dane nie są monetyzowane. To chodzi o niedaleką przyszłość, kiedy tymi danymi będzie zarządzała sztuczna inteligencja. Kiedy pogrobowcy PO, PiS-u czy Hołowni już dokończą kolekcjonowanie danych biometrycznych. Kiedy koncerny informatyczne, media społecznościowe dzięki nowym technologiom będą w stanie zbierać jeszcze większą ilość informacji. Kiedy pojawią się nowe podmioty, czy spółki córki tych starych, czy coś się nowego wylęgnie, będą mogły pobierać dane, których dotychczas się nie pobiera. Pamiętajmy o szerokim polu do popisu, jak chociażby teraz system kodów QR, paszporty zdrowotne, które wejdą, gdzie Unia Europejska nie ukrywa w raporcie z 2017 roku, bo wtedy paszporty zdrowotne szczepionkowe miały wejść, że do tych danych będą miały dostęp koncerny farmaceutyczne. Tak? Jak już te wszystkie dane biometryczne skolekcjonują. Jak się pojawi odpowiednia ilość kamer na ulicach, to będzie też oprócz nadzoru o wiele większa możliwość monetyzowania tego wszystkiego. I czy my wtedy będziemy mogli powiedzieć nie, w sumie nie chcemy? Czy będziemy mogli funkcjonować w społeczeństwie? Czy jeżeli nie poddamy się temu nadzorowi na wpół państwowemu, na wpół prywatnemu, na wpół dla naszego bezpieczeństwa, nadzoru, a na wpół do tego, żebyśmy sami sobą dostarczali dane, które można zmonetyzować. Oczywiście jest to moim zdaniem pluszowy kolonializm, nie czarujmy się, no ale jednak taki system kreuje się na naszych oczach, taki system, ci obłudnicy z PiS-u i tych wszystkich innych przebudówek teraz nam budują. A teraz taka ciekawostka. Wszyscy kojarzycie zwrot nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. Prawda? Ten zwrot pojawił się jakoś w 2020 roku, ale podwaliny do tego bardzo nośnego i też pobudzającego wyobraźnię zwrotu to moim zdaniem jest manifest, artykuł 2016 rok, oczywiście strony Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos. Ida Auken, to jest ta pani, która chciałaby, żeby wszystko wypożyczać.
Bardzo skrótowo, energia za darmo, transport za darmo, wszystko sobie wypożyczysz, do pracy będziesz chodził, tak jak mówił Karol Marx, prawda, żeby się zrealizować, na parę godzin, parę guziczków sobie ponaduszać, jeszcze tam o zakupach mówili i w ogóle. I w tej sielance, w tej idylli był jeden minus. To jest moim zdaniem nie do przecenienia, że to towarzystwo jest przynajmniej szczere, czego nie można powiedzieć o obłudnikach z PiS-u, którzy no de facto wykonują ich polecenia. Mamy kontrakt społeczny, mamy cyfryzację, mamy zbieranie danych biometrycznych, pomijamy domykanie projektu Unii Europejskiej. No czego jeszcze potrzeba, żeby zobaczyć, co to jest za towarzystwo? Parę zdań, które moim zdaniem są bardzo szczere i pokazują, że w tym kierunku będzie się wszystko rozwijało. Od czasu do czasu denerwuje mnie fakt, że nie mam prawdziwej prywatności. Nigdzie nie mogę iść, by nie być zarejestrowaną. Wiem, że gdzieś wszystko, co robię, co myślę i marzę, jest zarejestrowane. Mam tylko nadzieję, że nikt nie wykorzysta tego przeciwko mnie. No i po roku 2017 znowu forum ekonomiczne w Davos. Pogadanka pod dużo mówiącym tytułem: co jeśli prywatność stanie się dobrem luksusowym? Z biegiem czasu, kiedy te gowiny i inne fafluny już nasze dane biometryczne pozbierają, kiedy sztuczna inteligencja rzeczywiście będzie w sposób inteligentny nimi zarządzała, czy jeżeli chodzi o państwo, czy jeżeli chodzi o monetyzację tych wszystkich danych i automatyzację zbierania. Mogą pojawić się takie ruchy, na przykład próby nacjonalizacji wszystkich danych mieszkańców. Tak jak kiedyś mężowie stanu krajów postkolonialnych próbowali nacjonalizować złoża, tak teraz, za kilka dekad, oby to było za kilka dekad, ale to w końcu teraz, co jakiś czas słyszymy o interfejsie mózg-maszyna, jak chociażby ta sławna świnia Elena Muska. Parę dni temu widziałem filmik, chyba teraz jakąś małpkę tam jeszcze maltretują, która grała w Ponga, czyli te dwie paletki piłka, którą odbijają. I to też nie chodzi o jakąś symbolikę, o piesza gra, to tutaj małpka gra w pierwszą grę, tylko o to, że mózg zwierzęcia ma do czynienia z bardzo prostym, prymitywnym interfejsem. Na dobrą sprawę małpka wysyłała tylko sygnał góra-dół. W drugą stronę, czyli żeby maszyna jednak zarządzała mózgiem albo chociażby szczytywała te dane, jest to o wiele trudniejsze, ponieważ jakiś interfejs musi być na tyle rozbudowany, żeby ogarnął w jakiejś części, chyba w miarę dużej, skoro miałby te dane szczytywać, mózg, który jest bardzo, ale to bardzo skomplikowanym, no, nazwijmy to urządzeniem, prawda? Musiałaby być z jednej strony wielka moc obliczeniowa, no a z drugiej strony musiałby być poznany tak zwany interfejs mózgu. No ale z drugiej strony to się już w jakiejś części to się już na naszych oczach odgrywa. Jak chociażby pilotażowy program w Chinach, gdzie w jednej szkole, to się bodajże dzieje, zobaczcie na film, dzieci mają opaski na czołach, mają też z przodu lampki, w zależności od koloru, pokazuje, czy dziecko jest skupione na nauce, czy jest rozproszone. Wtedy rodzic dostaje powiadomienie na smartfonika i tak samo nauczyciel może sobie odczytywać wykresy uczniów. Póki co tłumaczą się tym, że to nie chodzi o to, żeby tutaj dzieci były cały czas na wysokich obrotach, tylko no, czy program szkolny, czy to jest informacja, czy nauczyciel dobrze wykłada. No ale rozumiecie, o co chodzi. Mogą komuś w pracy umysłowej coś takiego na łeb założyć. No i chłopie, no, czy kobito 8 godzin musi skupiona siedzieć, bo ci lampka błyśnie. No i zobaczcie, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą tego typu systemy. Tak jak mówił Noah Harari, będzie można zhakować człowieka. Nie sądzę, że byłoby to czymś powszednim w pierwszych dekadach używania tego, bo to też nie chodzi o to, żeby każdemu wleźć do głowy, gdzie niewiele tam będzie, ale
chociażby jakiegoś polityka, prawda? Szczyta się jego plany, tam pomijamy oczywiście te nasze tubylcze elity, gdzie to wszystko na talerzu jest, wystarczy na szabasową kolację zaprosić i tam wszystko można zapewne wypytać przy kielonku, ale właśnie, czy jakiś polityk poznać jego plany, czy jakiś inżynier i wywiad gospodarczy, rozumiecie? Nawet nie musi być stosowane na szeroką skalę. A z drugiej strony, jeszcze przy tym interfejsie prymitywniejszym, jak chociażby wrócimy do monetyzacji tych danych, prawda? Złoty graal marketingu, czyli targetowanie danej reklamy tak, żeby z jednej strony klienta końcowego znaleźć i dotrzeć do niego tak, żeby to go zainteresowało, żeby ten produkt rzeczywiście, jak go nie kupi od razu, to żeby mu w głowie siedział. No i teraz mamy coś takiego właśnie dzięki internetowi, jak targetowanie reklam. Jest to z jednej strony bardzo prymitywne, ale z drugiej strony jest to krokiem do przodu nieporównywalnym. I dlaczego też Google tyle kasy zrobiło, że na podstawie historii przy przeglądaniu internetu i tam jeszcze różne inne podsłuchiwania teraz dochodzą, można reklamę daną dostosować. A wyobraźcie sobie, przy o wiele większej ilości danych zbieranych, łącznie z paszportów zdrowotnych, łącznie tam, gdzie się znajdujemy, media społecznościowe i cały cyfrowy świat, gdzie dane przetwarzane są zapewne na setki albo tysiące różnych schematów, tak żeby dotrzeć do danej jednostki. Kampania reklamowa, która jest skierowana wprost do ciebie. System wie, jakie masz aspiracje, jakie masz słabe strony, jakie masz instynkty, co lubisz, czego nie lubisz i dziesiątki innych danych. I w ten sposób jest preparowana kampania i ty dostajesz ten produkt i jest ci o wiele trudniej się przed tym obronić. A z drugiej strony mogą tak być kierowane do ciebie na przykład informacje, informacje, prawda, co się dzieje na świecie, co się dzieje w polityce, co masz myśleć. Również mogą pojawić się takie stargetowane bańki informacyjne. To są dywagacje Noah Harariego i moje, no ale rozumiecie, to w tym kierunku raczej będzie podążało, prawda? A na koniec, co to jest ta bezużyteczna klasa, o której Noah Harari się wypowiadał? Moim zdaniem jest to społeczeństwo, które w dużej części będzie żyło z dochodu gwarantowanego, prawda? Na dobrą sprawę nic nie robią i jedyne co, to dostarczają swoje dane, by można było zmonetyzować. Tutaj oczywiście jest pułapka, bo ten cały system napędza się tym, że te dane da się zmonetyzować, czyli ktoś wykupi te reklamy, a będzie miał pieniądze na wykup tych reklam wtedy, kiedy będą kupowane produkty, prawda? A w takim społeczeństwie, gdzie wszyscy żyją za jakimś takie minimum, prawda? Opłacą sobie to lokum, chociaż tak jak mówił Klaus Schwab, mieszkania za darmo, co prawda jakieś takie co-livingowe media za darmo, to w takim świecie, o którym on mówi, można by było wszystko wydawać na konsumpcję, prawie wszystko. I wtedy zobaczcie, już teraz komuszki mówią o tym, że po co nam wojsko jest, potem pojawi się, ale ta policja to taka brutalna jest, prawda? Jakieś takie wystarczą prywatne dla tych, którzy sobie abonament wykupią. A służba zdrowia, zobaczcie, to też nie zda egzaminu. Możesz sobie prywatne ubezpieczenie wykupić. I tak, w takim świecie koncerny zainteresowane mogłyby wymusić, żeby wszystkie pieniądze, które wracają od nich i tych niedobitków innych firm do systemu, były wypłacane na socjal, żeby ta klasa mogła to wydać na konsumpcję, bo w końcu czas już ma. Teraz wszystko się rozchodzi o pieniądze, prawda? Spójrzcie na to z tej strony. To jest moje autorskie spostrzeżenie, więc może być jeszcze dziurawe, ale mam nadzieję, że przez następne odcinki to dopracujemy. Okej, kończymy, bo już jest długo. Nie ma co tutaj podsumowywać, bo temat jest cały czas otwarty. Mam nadzieję, że było ciekawie, że się podobało.
Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną. Dziękuję Wam wszystkim, że przybyliście. Czy tu mnie, czy nie, to jeszcze nie wiem, no bo w końcu nie mam sztucznej inteligencji, która by mi podpowiedziała, czy ten temat będzie nośny, czy nie będzie, i wiele innych współczynników. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.